Cześć, witajcie, jestem Hudo, to kolejny odcinek kariery zawodnika. Wczoraj filmów nie było, dlatego że późno wstałem, potem musiałem wyjść z domu, miałem kurs na prawo jazdy, potem jeszcze coś mi wypadło, no i w sumie tak wyszło, że w końcu na nagranie już czasu nie było, ale dobra, dzisiaj już jest. I dzisiaj, jeśli dobrze pójdzie, znajdę czas na nagranie GTA San Andreas. Dlatego jutro, jeśli mi nic nie wypadnie, pojawi się i FIFA, i GTA San Andreas. FIFA prawdopodobnie jutro będzie kariera Liverpoolem. Chyba, bo powrót do chwały. Nie wiem, jeszcze zobaczymy. Albo kariera bramkarzem. Kto wie. Jesteśmy obecnie na szóstym miejscu w lidze, gramy z liderem, znowu gramy z liderem, już graliśmy pierw z liderem, jak liderem była Valencia, a teraz gramy z Barceloną. I dzisiaj do tego czeka nas jeszcze mecz z Realem Madryt. No to ciekawie dzisiaj, prawda? Tak więc jesteśmy w połowie drogi do Overalla 87. Dzisiaj może być się rozwinąć ciężko. Zobaczymy, czy Barcelona i Real dadzą nam duże pole manewru. Oczywiście celujemy w zwycięstwo z nimi, ale różnie to może być, prawda? Więc jak tu się ubrać, żeby się od nich odróżniać? No dobra, niech będzie tak. Jakoś niech będzie. Dobra, zaczynamy to spotkanie. Na Ingolano od początku znowu. Wolałbym zdecydowanie Thiago, ale okej. Thiago pewnie wejdzie w jakiejś 50 minucie, jak ja będę schodził. Jest trochę mgła. Suarez mnie tu odepchnął nieładnie i był faul. Wznowimy grę. Dobrze. Może coś nam z tego wyjdzie. Ale dobra, strony się rozróżniają. Tak miałem wrażenie, że czasem jest trochę tu czerwonego, niebieski też się na naszych podaniach pojawia, znaczy mamy różne i teraz mi podanie nie wyszło, ale Chudy już przejmuje piłkę i strzela, tak. Dobra, nie wygląda na razie źle, wam powiem. No dobra, to wyglądało źle akurat ta akcja, ale nie wygląda źle pod tym względem, że jakoś tam sobie radzimy, mamy tą piłkę i Chudy teraz ruszył do przodu. Ruletki i nie zrobił faulu, no nie ma, bo było w piłkę ewidentnie. I podanie Chudego do przodu, to musi być asysta, to musi być bramka, strzela i gol! Jest! 1-0 prowadzi Atletico w 20 minucie. Idealnie tutaj Vieto wybiegł za obrońców, nie mieli szans, no i idealnie też pokonał bramkarza. Nie, to nie jest Vieto, sorry, to jest Carrasco. Chudy do Martineza, Martinez, Jackson Martinez z lewej nogi i to był spalony. Mogło być 2-0, 10 minut po pierwszej bramce, ale jednak nic z tego. Bronimy się całą drużyną już. Żeby tylko Barcelona nie przeszła i... Ale no, mamy piłkę, Neymar i... No i tak wyszła nasza obrona całą drużyną. Dużo nas tu stało w tym polu karnym, no i... Właściwie sami sobie trochę przeszkodziliśmy może. Neymara nikt nie pokrył. Wszyscy kryli tutaj Suareza. I Neymar spokojnie umieścił piłkę w siatce. Znaczy no nie tak spokojnie, ale udało mu się. Miał szczęście. Szansa dla nas, strzału i bramki nie ma, ależ... No niezła akcja, ale tylko Chudy nie miał przy niej udziału. Teraz rzut rożny. Zobaczymy, co z rzutu rożnego wyjdzie. Chudy kryty, więc raczej nic z tego, chociaż... Podaj. Spokojnie, nie musimy się tak z tym spieszyć. Wybiegnij ktoś ładnie, proszę. Nie? W tą stronę chcecie biec, no i dupa wyszła. Chciałem podać tutaj do tego, ale on nie za bardzo chciał wybiegać za obrońców, niestety. A jak już się na nim skupiłem, to na innych nie patrzyłem i nie wiem, jaką sytuację mieli. Może lepszą. I 3 minuty doliczone. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Barcelona wyrównała i idą po kolejną bramkę. Dośrodkowanie łapie spokojnie nasz bramkarz. Kto u nas tym razem stoi? Oblak, okej. Chociaż tyle. Jeszcze mamy szansę na zwycięstwo, prawda? Koniec pierwszej połowy. W drugiej Chudy da z siebie wszystko. Mają mieć powiedziane piłki, nie? Chyba tak, ale dobra. Jest 1-1, nie jest źle, damy teraz z siebie wszystko. I wygramy, prawda? Na wyjeździe, na Camp Nou. Messi wchodzi na boisko. Ojdź. Niedobrze. Przechwyty, dobrze. I ruszamy z kontrą, panowie. Ruszamy, biegnijcie, podanie. Do Martineza! Martinez! Cholera. Zepsuł to. Chociaż może jednak nie. Dośrodkowanie, strzał! Dobij kto ktoś. No nie, strzał trochę nie wyszedł.
Wybiegaj, dobrze wybiega teraz, to już jest chyba Vietto. Mija, uderza i trafia, 2-1. Druga asysta Chudego w tym meczu. I zaraz się upewnimy, czy na pewno był Vietto. SMS mi przyszedł. Dobra. Powtórkę, wiemy jak to wyglądało. Tak, to był Vietto w końcu. Pierwsza akcja Atletico, podanie do kogoś tam. I czy będzie strzał Chudy? Pora, żeby on znowu bramkę. Nic takiego, zamieszanie w tej akcji wyszło. No niestety. Ale strzał był i rzut rożny wywalczony chociaż. Zobaczymy powtórkę tej akcji. No nie, tylko strzał Chudego. Tutaj też około mi się ta piłka zablokowała. Tutaj obrońca zablokował. No i mamy rzut rożny. I Iniesta wchodzi na boisko za Rakitića. Również u nas wszedł Nainggolan i prawdopodobnie Thiago za niego wszedł. Tak, Thiago jest Thiago, dobrze. I będzie kolejny rzut rożny chyba, tak. Dokładnie, to już mniej mnie kryją przy tym rozegraniu różnego. Chociaż nie, już do mnie podeszli. No, ej, kurą ci klikałem tym razem. No niestety, coś nie wyszło. Ale Chudy dogonił go i wybił piłkę. Oj, przejęta piłka przez Atletico, podanie do Chudego. Chudy, Chudy mija, Chudy strzela, Chudy trafia, no. Dwie asysty i bramka. Zawodnik meczu. Oj, no i Chudy faulował tym przejęciem niestety. 15 minut do końca, prowadzimy 3-1, schodzi Martinez, nie, będzie, nie, co on schodzi, nieważne. W każdym razie 15 minut, Barcelona w tym czasie chyba nie da rady wygrać, ewentualnie mogą powalczyć do remis, ale na to też im nie pozwolimy, ruszamy z kontrą, i teraz Chudy nie dał rady opanować piłki, dogonił go chyba, nie wiem, Iniesta? Być może. Oj, błąd, błąd, teraz Neymar przed szansą, nie, nic z tego. Chudy, Chudy, Chudy. Dobrze utrzymał. Podanie do przodu. Dobrze, mamy Martinez, podał do przeciwnika. Ja nie wiem, co Martinez czasem gra. Czasem gra świetny mecz, a czasem ma takie odchyły, że gra jak Giroud z Arsenalu. Chudy, Chudy dobrze minął. Obrońcę podaje do przodu, do Vietto. Czy Atletico jeszcze w końcówce da radę strzelić? Podaj do Chudego, dobrze, nie do Chudego. No i... no niestety. Prawie. No i Roberto, no, nieładnie, nieładnie, nie podałeś Chudemu ręki, ja to zapamiętam. Zemszczę się. Dwie minuty doliczone, zaraz powinien być koniec. Barcelona wybija. Przejmuje piłkę Atletico i to już jest koniec. Wygraliśmy z Barceloną! Ciekawe, na które miejsce przez to wskoczymy. Na które spadnie Barcelona? Barcelona pewnie na drugie spadnie. Zależy od wyniku wicelidera. 50 ukończonych meczy, świetnie. Sporo statystyk za to rośnie. Przechodzimy dalej, zobaczymy jak... Zawodnik meczu jestem? Oczywiście. Zobaczymy jak dużo nam do 87 brakuje. Ładuj się, ładuj. Nie mamy czasu. Dobra, jeszcze troszeczkę. Jeszcze troszeczkę. To się może dzisiaj udać. Naprawdę. Czy będzie dzisiaj większy overall? No takie dobre mecze. Jest! To overall 87, proszę Państwa! I jeszcze mecz z Realem Madryt przed nami. No fantastyczny odcinek. Chudy z wyższym overallem przystępuje do meczu z Realem. Znaczy no mam nadzieję, że przystępuje, bo przerwa jest dłuższa. Przez to no powinien do tego meczu przystąpić, prawda? Odpoczął, tak myślę. Dobra. Już na overall 88 myślę, że chwilę będziemy musieli poczekać. Oj, kolejny mecz z Realem potem. Ciekawie, ale to już w kolejnym odcinku. Twoja ostatnia prośba o transfer. Nie będzie lepiej, jeśli zostanę w klubie, bo po prostu nie będzie lepiej. A które ma miejsce w lidze, ma miejsce piąte. I możemy awansować na czwarte, jeśli wygramy, a Sevilla przegra. A Real... A, Barcelona liderem, Real wiceliderem. Real może sobie spaść na trzecie. Jeśli Valencia wygra. Dobra. Więc co mieliśmy zrobić jeszcze? A, poprosić o transfer. No to poprośmy o transfer. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i grajmy na derby Madrytu. Tym razem gramy u siebie. Na wyjeździe pokonaliśmy Barcelonę, to Real tym bardziej musimy pokonać, jak gramy u siebie, nie? Dobra, w tych nie grają. No i Chudy z nowym overallem podchodzi do tego meczu. Mam nadzieję, że to sporo zmieni. Podwyższy nasze wprowadzenie. Zaczynamy. Rzut karny! Dawno nie było. Okej, Cristiano Ronaldo kontra Jan Oblak.
Zobaczy, kto okaże się lepszy w tej wojnie nerwów. Ronaldo uderza o blak słupek! Dobitka! Gol! 1-0 prowadzi Real Madrid. Gareth Bale, zdobywcą bramki. Chudy podaje, ale to podanie było niepotrzebne, chociaż strzał, gol! Wpada to, ale niezaliczone. Spalony musiał gdzieś być. Zobaczmy powtórkę. Nainggolan kapitanem. Na spalonym, tak, pewnie. Zobaczmy, nie, nawet mi nie, ręką zagrał chyba, o właśnie o to chyba chodzi. Nie, ja sobie to muszę zobaczyć, bo to nie do końca wiem, co tam się właściwie stało. Jak ta bramka padła, że jest niezaliczona? Ręką prawdopodobnie, nie? Nie, nawet mi nie pok... A nie, dobra, nie w tą stronę, sorry. Nie w tą stronę przewijałem, okej, w tą. O. Dobra, zmienimy sobie kamerę, to ukryjmy. Zwolnimy tempo jeszcze, o, i teraz strzał. Tu i... Nie, on chyba na spalonym stoi po prostu. W sumie to, i ręka, i spalony, i wszystko. Nie, nie było ręki, nie było ręki. To musiał być spalony. Po prostu. Chociaż może tam po palce mu przejechało, ale teraz nie powinno być zaliczone jako ręka. Chociaż, kto wie, z tej strony może by to lepiej wyglądało. O. Czy uderza mu w tą rękę? No, uderza mu w rękę. Ręka, spalony, no wszystko na raz. Niestety. Nainggolan się nie popisał, jak zwykle. Nie jestem jego fanem w Atletico, serio. Nie gra jakieś rewelacyjnie. Oczywiście w rzeczywistości nic do niego nie mam w Romie, ale tutaj w Atletico naprawdę zaczyna działać mi trochę na nerwy, podobnie jak Giroud w Arsenalu. Chociaż tyle, że nie gra w ataku i nie strzela najważniejszych piłek, ale w tej pomocy jest bardzo niewidoczny. Martinez, ruszyła akcja Atletico, nie ma tu Chudego, podaj, dobrze, strzał, 1-1. Bez Chudego akcja żadnej niestety nie ma, ale i tak się cieszę, że wyrównaliśmy. Taka bramka do szatni, 2 minuty doliczone. Zobaczymy, jak będzie przebiegała druga połowa. Znowu z remisem podchodzimy do drugiej połowy, bo z Barceloną też było 1-1 do przerwy, prawda? Zobaczymy, czy w drugiej połowie też wygramy, tak jak z dumą Katalonii, czy królewscy też drugą połowę będą grali słabiej, albo po prostu Atletico zagra lepiej. Wszystko okaże się za chwilę. Posiadanie piłki znacznie różne. 65 dla Realu, dla nas 35 niestety. Ale okej, zaczynamy drugą połowę, poprawmy teraz naszą grę, już jest remis. Teraz tylko pójść za ciosem. Chudy podanie, ale no niestety to nie jest jeszcze kluczowe. Teraz podanie do Chudego, to już może być kluczowe, ale jeszcze po Chudy do Nainggolana, Nainggolan, no cóż. No nie o to mi do końca w tej akcji chodziło. Ale okej, strzał Nainggolana nie był aż taki tragiczny w sumie. Chudy wybiega, ktoś będzie asysta, no nie będzie, no. Nie wiem, czy on biegł w szerz boiska, ale no dobra, mógł. Miał dobrą pozycję, biegł sam w stronę obrońców, no niestety. Ale da, mamy piłkę. Może coś jeszcze z tego wyjdzie. Trzeba poprawić ocenę, bo jak widzicie mamy tylko 6-0. Żadnej asysty, żadnej bramki jeszcze. Chudy do Nainggolana, Nainggolan, nie zepsuj tego, to jakby to trafił. Ale widać, że on wszędzie chce strzelać, no. Trochę mu zeszło. Wie to do Chudego, Chudy strzał! Poprzeczka dobi to ktoś, no nie. Patrzcie, przeszliśmy na ofensywny, to ciekawe. To się rzadko u nas zdarza. Ale teraz wyruszył Vietto z całą prędkością, a i tak go dogonił Pepe, jednak sobie z nim poradził, rzut rożny dla nas. Marcelo wybija piłkę. Okej, zobaczymy co z tego rzutu rożnego wyjdzie, nie proszę o dośrodkowanie. Chociaż, no nie, bramkę złapał. Dobra, teraz albo nigdy, czyli nigdy. Czyli nigdy. Minimalnie nie minąłem Modricia. No cóż, to mogła być ostatnia szansa, żeby pójść z jakąś kontrą i zdobyć tutaj bramkę, a tak to Real przed szansą na wyjście na prowadzenie w końcówce, ale nie, Chudy przejmuje! Chudy przejmuje, podaje i strata kolejna, no niestety, nie potrafimy wyjść z piłką. Mamy mały poziom piłki, przez co nie ma takiego dużego pola manewru, żeby Chudy mógł mieć lepszą ocenę i jeszcze wybicie, gramy na remis, nie! Nie o to mi chodziło. Chcemy wygrać i Real też popełnia błąd, podaje piłkę do nas, ruszamy i koniec, dupa. 1-1 w derbach Madrytu, no ale derby
Takie często są, że bramek pada nie za wiele. Okej, okay, Martinez 7-3, zawodnikiem meczu. Dobra, to nie, moja cena nie była aż taka zła, patrząc na pozostałe. Okej. Okay. Trzymałem poziom całej drużyny po prostu. Z Barceloną wyglądało to znacznie lepiej. Okej, okay, zobaczmy, co teraz nas czeka, czy jakiś... Dobrze, zdążymy zrobić jakiś trening, okej. Okay. Właśnie, bo ja nie zagram w meczu z Realem teraz kolejnym pucharowym. Bo jestem zmęczony prawdopodobnie. Zobaczmy. I nie gram oczywiście bardzo dobrze. Gramy znowu u siebie. Nie będzie lepiej, jeśli zostanę w klubie. Zdecydowanie nie, poprosi o transfer. Okej, okay. Symuluję mecz z Realem, zobaczymy, jak sobie poradzą bez Chudego. Wygrali 2-1. Correra i Martinez. Okej, okay, no dobrze, cieszy mnie to nawet. Awansujemy dalej w pucharze. Ej, to już jest styczeń, już jest okno transferowe. A ja nadal nie mam zgody na transfer. Poczekajcie. Niedobrze. Mecz z Sevillą w kolejnym odcinku. Nie będzie lepiej, jeśli zostanę w klubie, no. Poproszę o transfer. Okej, okay, ale czy ta moja kolejna prośba zostanie w końcu zaakceptowana, dowiemy się w kolejnym odcinku, w którym także zagrałem mecz z Sevillą, która jest na miejscu 7. My z powrotem wpadliśmy na miejsce 6. No niestety, ale dobra. Walczymy, walczymy cały czas. Może coś z tego wyjdzie. Z tej naszej walki. Czy kolejny mecz jeszcze zagramy? No nie wiadomo, bo z Realem nie zagramy. Może w końcu moją prośbę o transfer zaakceptują, to... Może ten byśmy jeszcze zagrali, pewnie gdzieś tutaj w tej dłuższej przerwie moglibyśmy odejść. Tylko muszą zaakceptować moją prośbę o transfer, więc to było na tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę, do zobaczenia już wkrótce, pozdrawiam, cześć.